Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym, zakupowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, pod ostatnim filmem trochę zawrzało w komentarzach odnośnie marketingu sieciowego, czyli MLM-u. Kochani, to jest biznes XXI wieku, no i tyle, jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat. Przechodzę dalej. Będziemy tutaj jednak rozmawiać o modzie, a nie o ZUS-ie, nie wiem, o biznesach i tak dalej. Stwierdziłam, że nie, nie ma sensu. Ja robię dalej swoje, a Was zapraszam, kochane panie, na relaks, czyli na dzisiejszy film. Słuchajcie, pierwsza stylizacja, czyli to, co mam na sobie. Nowością jest u mnie i spódnica, i bluzka. Spódnica pochodzi z Zalando, jest to marka Desigual. Jest ona słomkowa, rewelacyjna, nie wiem, jak w niej usiąść, nie można jej prać. Jest cholernie niepraktyczna, ale przepiękna. Więc mnie to wystarcza. A no jak się zabrudzi, to słuchajcie, później będę się martwiła, jak ją odświeżyć. Natomiast tak, bluzka niechcący skompletowała się ze spódnicą. Tak jakby w mojej podświadomości już gdzieś te dwie rzeczy się spotkały. No więc bluzkę kupiłam w Tania Odzież Retro za jakieś grosze. Jest ona taka bawełniana, miałam ją zwężać, miałam ją skracać, ale w momencie, kiedy założyłam ją do tej spódnicy, stwierdziłam, że fajnie wygląda, jak jest wpuszczona do środka, nie muszę robić sobie tutaj crop topu żadnego. No i bardzo, bardzo jest to oryginalna stylizacja. No i słuchajcie, wchodzimy w takie żniwa, tak? Mamy sierpień, są żniwa, piękne bele na polach. Jeżeli ktoś mieszka w większym mieście, to takich widoków może nie ma, ale u mnie na Podlasiu to jest po prostu widok nawet z okna mojego domu na właśnie pole pełne pięknych bel. Ja kocham takie klimaty, słuchajcie. Aczkolwiek też bardzo lubię i myślę, że kiedyś będę mieszkała w większym mieście, nawet może za granicą. Nie mam pojęcia, życie pokaże. Natomiast gdzieś te takie klimaty i jakiś taki mały domek na wsi też chciałabym mieć. Czyli takie, wiecie, skrajności. No i dobra. Ta stylizacja, tę stylizację nazwałam stylizacja słomkowa, żniwa. Po prostu żniwa. I tutaj jeszcze coś Wam, jedna rzecz się Wam wyświetli. Taki kobaltowy żakiet, właściwie taki blazer, który jest aksamitny, bardzo miły. Ogólnie jest na mnie za duży, jest w rozmiarze M, ale do tej stylizacji pomyślałam sobie, że nie będę go zwężała, trochę wpuściłam z przodu materiału, trochę z tyłu, jakoś tam to starałam się uformować. No wiecie, jak to w Polsce, zimno się zrobi na żniwach, to podczas żniw, więc zakładam sobie wtedy taki blazer. Oczywiście to jest taka moja przenośnia, bo ja nie uczestniczę w żadnych żniwach, ale tutaj kwestia takiego pobudzenia, takiej wyobraźni, żebyście też przeniosły się do świata tego, który jest u mnie w głowie, do świata mojej wyobraźni i tyle. I jeszcze może coś powiem na temat tego blazeru, bo w sumie tyle i nie tyle. Jest to poliester. Tu jest napisane Dress Barn, z tyłu tak się to prezentuje, mamy tutaj trochę takie marszczone rękawy, kawałek gumki, bardzo fajnie te rękawy wyglądają, bardzo prosta rzecz, ale też widzę, że już się na przykład może przydać, chociażby do tej stylizacji. Kochani, kupiłam 5 par butów w lumpeksie. W ostatnim filmie mówiłam 3 pary, ale doszły jeszcze 2 pary i to słuchajcie, perełki i naprawdę w fajnych cenach. Takie srebrne botki z mango, były nowe z metką, ale one pojawią się w stylizacjach w kolejnych filmach, tylko tak chciałam Wam je pokazać mniej więcej, bo mam je tutaj pod ręką, ale jeszcze dokładnie Wam je pokażę w kolejnych filmach. Kupiłam też szpilki takie od projektanta, to są buty skórzane. Kochani, to są chyba buty od projektanta, napiszę Wam. Będzie napisane, kto to dokładnie jest, skąd te buty pochodzą. W środku mamy panterę, tutaj jest motyw kwiatowy, trochę jak od Dolce & Gabbana, bardzo fajne, niższe, czyli ja noszę zawsze wysokie buty, ale gdzieś one są porównywalne do tych, więc nawet, no tak, ta sama wysokość, więc jeszcze przejdą. Bardzo mi się podobają i sobie z nimi będę tworzyła no, różne stylizacje, one są takie bez pięt, tu można sobie pasek regulować.
No i cieszę się w sumie, że takie buty znalazłam. Troszeczkę są tutaj wgniecione, znaczy nie wgniecione, tylko nawet tego nie widać, ale muszę sobie je tutaj wyprofilować tak, jak mają być, czyli odkształcić, no, żeby wróciły do pierwotnego kształtu. Kochani, dostałam też w prezencie od mojego męża siostry rodzonej, czyli od mojej szwagierki, zawsze mówię bratowej, ale to nie, z bratem nie brałam ślubu. Dostałam torebeczkę taką z Versace Jeans Petit, która chyba pochodzi z Zalando. No, dobre mam relacje ze szwagierką, ona mnie bardzo lubi, słuchajcie, kupiła mi taką malutką wersję, to jest, ona jest w wielkości dosłownie no ciut większa niż portfelik, ta torebka, więc tutaj wejdzie mi tylko telefon i jakieś drobniaki, w środku tak wygląda, bardzo ładny różowy kolor. Pasek też jest odpinany, złoty, taki porządny, przyda mi się do innych torebek, bo brakowało mi takiego paska, mam nadzieję, że nie będzie czarniał, że wszystko z nim będzie ok. Jest taki błyszczący, dosyć ciężki. Mam taką torebkę, jak wiecie, białą, tylko dużo, dużo większą. No i też a propos, jak czyścić takie torebki, na przykład tamtą białą, na niej wszystko widać, czy puder, cokolwiek, po prostu wszystko na niej widać i przydałoby się już ją troszeczkę przetrzeć i wyczyścić. Macie jakieś sposoby na takie torebki? Bo ja się właśnie zastanawiam, czym można tamtą torebkę przetrzeć, odświeżyć. Dobra, kładę sobie tutaj, czyli od rana prezenty i przechodzimy dalej do kolejnych stylizacji. Teraz marka Loft, rozmiar XS i to jest taki sweterek, słuchajcie, też taki, ja bym powiedziała, sierpniowy. Już gdzieś tak mi się kojarzy, trochę błysku, trochę zachmurzenia. Tutaj mamy w składzie 49% poliestru, 47% lnu, 4% czegoś tam, jakieś fibry, kurczę, nie wiem, co to jest. Także pranie w 30 stopniach. No i dobrze, tak też się zadziało. Sweterek jest bardzo miły, bardzo fajny. Czuć, że tu jest coś w składzie takiego lepszego, nie mechaci się. Takie delikatne kolory. No i tutaj jeszcze, jak będę pokazywała Wam stylizację z tymi botkami w kolejnych filmach, no to będę zestawiała jeszcze raz po prostu ten sweterek. Znaczy jeszcze raz Wam go pokażę po prostu, bo widzę, że tutaj jest fajny taki zestaw. Natomiast dzisiaj zupełnie inna stylizacja, więc założyłam spodnie, które konkretnie są w takim kolorze, w jakim tutaj, jaki tutaj występuje na tym sweterku. No i buty też takie sandały na klocku, na słupku, które są w kolorze tych pasków, które najbardziej są tutaj na tym sweterku widoczne. Kolejna rzecz to jest sukienka, którą bardzo ciężko pokazać. Zabieram ją ze sobą na wakacje. Będzie zamiast narzutki, coś bardziej takiego, powiedzmy, eleganckiego. Mam też taką czerwoną, już Wam ją kiedyś pokazywałam. Tu jest w składzie 57% wiskozy. Sukienkę trzeba traktować bardzo, bardzo delikatnie. Ona jest naprawdę śliczna, była nową metką, ale była pozaciągana właściwie, te wiecie, takie, no jest delikatna i to wszystko trzeba było ponaprawiać. Teraz jest w stanie idealnym, ma taki pasek dodatkowo, ma taki duży rozporek, no i myślę, że na bikini będzie fajnie wyglądała, ale też dzisiaj pokażę Wam ją, no, czy, bo jest to sukienka, czyli pokażę w wersji takiej, jakiej ma być, w jakiej będę ją nosiła tak naprawdę na co dzień, czyli basicowa czarna sukienka na ramionczka pod spodem. I tutaj buty, które tego może nie będziecie widzieli, ale one mają takie dokładnie wstawki złote na obcasach jak ta sukienka, czyli też jest to taki zestaw. Przepraszam, że tak ją trzymam, ale szkoda mi jej, wiecie, pokazywać na wieszaku, bo ona się bardzo zaciąga i ja ją ogólnie rzecz biorąc składam już w tym momencie i ona będzie leżała sobie na półce. Teraz, kochani, coś takiego, bardzo modne są takie kamizelki, takie bluzki dzianinowe. No, w sumie nie tym się sugerowałam. Bardzo mi się ta rzecz podoba, przede wszystkim jest to kolor taki słomkowy. No, znowu te żniwa mamy, znowu taki miód, znowu jesień. Przepiękny kolor, już słoneczko jest takie trochę inne jesienią, wiadomo, to wszystko się zmienia. To jest marka Next, rozmiar 8. Mamy tutaj, widzę teraz regulację w postaci z tyłu takiego paska, nawet nie wiedziałam, jest taka klamerka. I tutaj założyłam do tego spodnie w identycznym kolorze, więc nie szalałam, ale dodałam różu trochę, więc ta torebka, którą dzisiaj Wam pokazywałam w tej stylizacji i różowe szpilki, bardzo ładnie wyglądają w połączeniu z tym żółtym kolorem. Lubię takie rzeczy, słuchajcie, bardzo dobrze się w tym czuję, to jest takie wygodne, też taka to jest rzecz, no, można powiedzieć, że nawet elegancka.
mam co do tego dużo takich różnych planów, pomysłów, bo za chwilę też wyświetli Wam się druga stylizacja z tym, ale to w momencie, kiedy pokażę Wam spódnicę. Nigdy nie mam czasu zamówić tych wieszaków klamerkowych, Albert też mi ich nie zamówił, nie mam konta na Allegro, a tylko tam zawsze je zamawiam. Ale dobra, już może weekend sobie zamówię. Kochani, spódnica, coś takiego. Więc ona jest fajna, bo pod spodem jest podszewka, która kończy się, jest taka krótsza, więc na dole mamy taką przezroczystość większą i dzięki temu ta spódnica jest taka lżejsza. No i tutaj też założyłam właśnie bluzkę, którą przed chwilą widziałyście, tą dzianinową. Spódnica miała taki trochę tutaj brudny pasek, tę gumkę, ale udało mi się to, no, wybrało się, nie ma śladu po tych plamkach. Bardzo ładny wzór, zobaczcie, mamy tutaj kwiaty, jest też taka słoneczna, cudowna, bardzo mi się podoba, teraz na jesień będzie idealna. Z takimi spódnicami można by było robić sobie sesje zdjęciowe, ale na nie nie mam czasu, a też za bardzo nie lubię zdjęć, więc tak sobie tylko, wiecie, dopowiadam, że można by było sobie zrobić jakąś taką sesję zdjęciową. Jeszcze na temat tej spódnicy, co mogę powiedzieć, bardzo mi się podoba. Ostatnio kupiłam sobie dużo spódnic właśnie takiej długości, mam już całą kolekcję, nie mam gdzie tego trzymać tak naprawdę, więc miał być dzisiaj haul wyprzedażowy, ale stwierdziłam, nie będę psuła tego swojego takiego harmonogramu całego tutaj, czyli niedziela to haul wyprzedażowy, aczkolwiek teraz no po prostu w niedzielę nie mam za bardzo jak tych hauli wyprzedażowych nagrywać, ale to nieistotne. Zaglądajcie ogólnie rzecz biorąc na mojego Elixa, na Vinted, ja czasem coś tam w tygodniu, pojedyncze rzeczy dodaję, nawet nie czasem, tylko dosyć często, więc nie tylko jak są hole wyprzedażowe, ale też w tygodniu coś tam się pojawia. Może jakąś spódnicę też wystawię z tych takich właśnie dłuższych. Kolejna stylizacja to dwa składniki, bardzo prosta. To jest chyba marka Misguided, tak już teraz wiem, co znaczy to M. To jest body, które tak naprawdę jest w większym rozmiarze, ale tutaj mi na plecach ono odstaje, tylko tego nie widać, bo to jest wpuszczone do spódnicy. Lubię takie klimaty, dlatego że takie body, bo ono pasuje do wszystkiego, czyli też zastępuje koszulę, jest takie tutaj dosyć, powiedzmy, eleganckie, to ładnie wygląda. Ja lubię takie dekolty. No i tutaj w zestawieniu ze spódnicą, taką krótszą, ja Wam tej spódniczki wcześniej nie pokazywałam, ona jest z Zary, jest w rozmiarze S, to jest taka marmurkowa trochę spódnica, można tak powiedzieć, była nowa z metką, mamy tutaj taki delikatny rozporek, jest dosyć krótka, bo to jest taka miniówka, a i widzę tutaj, że ona jest taka trochę kopertowa, delikatnie, właściwie te naszycia są tak w takim stylu, z tyłu tak się prezentuje i no wiadomo, to jest prosta stylizacja, body tylko i to. Ale tutaj też sandałki, takie na szpilce, wzór wężowy, gdzieś tutaj nawiązują do tego wzoru. Dobrze się czuję w tej stylizacji, jest prosta, taka też w sumie, ale do tej spódnicy nie ma co tutaj za bardzo wydziwiać, aczkolwiek myślę, że będzie tutaj pasowała czerwona koszula i sobie też to na pewno zobaczę. Kolejna rzecz to jest sweter Ralph Lauren Sport. Tutaj mamy kolor taki fioletowy. O Jezu, wszystko się do niego przyczepia. To jest 100% bawełny. Sweterek ma bardzo ładny kolor. Może troszeczkę nie jest ten kolor taki na pewno jak był w pierwotnej wersji, ale też nie jest jakiś to wytarty kolor, wiecie, taki wyblakły, o, wyblaknięty. Nie jest to też kolor taki wypłowiały, więc można jeszcze nosić spokojnie ten sweterek. Założyłam go do tych znowu żółtych spodni, dzisiaj po prostu widzicie je po raz drugi? Tak, drugi raz. Więc to znaczy, to świadczy o tym, że te spodnie bardzo mi się podobają. No i chciałam zobaczyć, jak one będą wyglądały z fioletem. Oczywiście do takiego sweterka też będzie pasował bardzo, bardzo kolor zielony, bo ja bardzo lubię takie połączenie fioletu z zielenią, z żółtym i z czerwienią. To są moje ulubione zestawienie, jeżeli chodzi o ten kolor. No z tyłu tak się prezentuje, więc jest to taki normalny sweterek. Jest w rozmiarze L, ale to dobrze, bo jest troszeczkę taki luźniejszy. Myślę, że S-ka to by była taka ciasna, bo kiedyś też kupowałam takie sweterki na Zalando i zawsze chyba brałam rozmiar M. Kolejna rzecz to jest sukienka Jane Norman, tu jest napisane i to jest taka sukienka, powiedzmy,
na imprezę bardziej, ale chciałam trochę zmienić jej charakter, więc nie założę jej w ten sposób tak na ulicę, bo no jest taka powycinana, ale nie o to chodzi. Nie mam takiej, nie ma takiej potrzeby, żebym nosiła taką po prostu sukienkę na co dzień, ale w zestawieniu z kamizelką, którą za chwilę Wam pokażę, już ta stylizacja jest zupełnie inna. Dodałam jeszcze sobie taką wstążkę bordową, więc tutaj troszeczkę staram się zmienić charakter tej sukienki i z kamizelką mogę już sobie swobodnie nosić tę sukienkę na co dzień. Dobra, niech Wam się tam wyświetli ta stylizacja. I tak, kochani, tutaj jeszcze ona jest dla mnie dobra, jest wygodna, bardziej po prostu trzeba ją nosić tak opuszczoną na ramiona, bo lepiej wygląda, wtedy tutaj się inaczej układa ten materiał z przodu. I mam jeszcze taką kamizelkę, o której Wam wspominałam nie tak dawno. Muszę to sobie tylko tutaj te klamry wyregulować, bo są troszeczkę, no zwisają brzydko. Też to było nowe z Metką, jest to ekoskóra. Wzór wężowy, taki połyskujący delikatnie. Troszeczkę po praniu mi się tutaj ten kołnierzyk przekręca, ale da się to uformować, więc to tak powinno być. Taka kamizelka może się przydać no na przykład w zestawieniu z taką sukienką, ale też na białą koszulę, jak chcę taką trochę inną stylizację, bardziej taką zadziorną, na przykład na jakiś płaszcz, takie kiedyś nosiłam. Także dużo, dużo tutaj różnych opcji. Jest w stanie idealnym, nie wiem czy to mówiłam, bo kupiłam ją, była nowa z Metką, ale to akurat nie świadczy o tym, że w lumpeksie nawet jak czasem coś kupię, jest to rzecz nowa, to nie zawsze jest w stanie idealnym. Natomiast ta kamizelka jest bez żadnego po prostu, bez żadnej skazy, bez żadnego uszczerbku, kochani. Tak, no i dobra. I to wszystko. Tak, wszystko jeżeli chodzi o stylizację. Mam bardzo dużo rzeczy do przerobienia, do pozwężania, poskracania, porobienia przeróżnych stylizacji. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani, w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.